Dzień dobry. Dzień dobry. Udało się. Próba mikrofonu. Kochani, wspaniale was widzieć. Ja to mam taki dobry widok, bo ja widzę wszystkich. Jeszcze pewnie spóźnialscy będą dołączać. Natomiast cieszę się ogromnie, że możemy się spotkać dzisiaj znowu, jak co roku. Nasze serca są dzisiaj i jutro żółto-czarne. Wszyscy nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie z całej Polski spotykają się co roku na ideatorium, żeby się wzmocnić, żeby posieciować, żeby się poinspirować nawzajem od siebie, podzielić swoim doświadczeniem, pomysłami. Jest nas tu dzisiaj ponad 180 osób, już przestaliśmy liczyć wczoraj. Reprezentujemy 53 uczelnie, także będzie z kim nawiązywać kontakty i od kogo się uczyć nawzajem. Ale zanim tak nieformalnie, bo w drugiej części tego pierwszego modułu mamy jak zawsze przewidzianą małą integrację, żeby się trochę lepiej poznać i przełamać lody, to pozwólcie, że powitam najpierw naszych gości, gości specjalnych, przede wszystkim pana prorektora do spraw umiędzynarodowienia i innowacji, profesora Janusza Nieznańskiego, prorektor Politechniki Gdańskiej. Chciałabym również powitać wszystkie i wszystkich dziekanów, dziekanki oraz prodziekanów i prodziekanki, bo widzę was tu wiele i wielu z różnych uczelni, także z Politechniki Gdańskiej. Brawo dla kadry zarządzającej, która ma wpływ. To są osoby, które mogą realnie spełniać gdzieś tam nasze potrzeby nauczycieli, nauczycielek, dlatego ze szczególną taką troską chciałam tą część powitalną przeznaczyć, ten kawałeczek dla tych osób, bo jeśli tu z nami są, to myślę, że to jest znakomita wiadomość, bo może zadziać się coś oprócz naszego spotkania, może po tym spotkaniu realnie coś się zadziać na naszych uczelniach. Chciałabym również przywitać bardzo gorąco panią Anię Schulz. Aniu, gdzie jesteś? Och, tu jest Ania. Słuchajcie, Ania, brawa za chwilę, bo ja... Dobra, okej. Okay. Ania Schulz reprezentuje inne etapy edukacyjne niż edukacja wyższa. Ania jest naszym gościem specjalnym. Ania robi podobne rzeczy, tak jak my tutaj podczas ideatorium, podczas innych konferencji, Ars Docendi, Moodle Mood, podczas Viva Didaktyka, podczas różnych, podczas technologii kształcenia inżynierów. Mamy mnóstwo konferencji dydaktycznych dla kadry akademickiej całej Polski, ale Ania Schulz robi coś podobnego dla nauczycieli i nauczycielek niższych etapów edukacyjnych. Co dwa lata organizuje fantastyczną konferencję Empatyczna Polska, Empatyczna Edukacja, gdzie kilkuset, Ania palcami pokazuje, że odwrotnie. I tam kilkuset nauczycieli i nauczycielek spotyka się, żeby też się wspierać, inspirować, uczyć od siebie, wzmacniać się. Ci, którzy są już w zmianie, którzy rozumieją, że świat się zmienił i my też powinniśmy za tą zmianą nadążać, podążać, to tu z tego powodu Anię zaprosiliśmy, żeby łączyć, żeby nie dzielić. Edukacja jest bardzo uniwersalna, niezależnie od tego, ile lat ma osoba, która się uczy, czy ma lat 3, czy 103, tak naprawdę potrzebuje tego samego. Więc będziemy łączyć z Anią te dwa światy, często gdzieś tam rozdzielnie postrzegane. I wreszcie chciałabym jeszcze przywitać profesora Romana Leperta. Ach, widzę Romka. Romku, wspaniale, że jesteś. Romana za chwilę też jeszcze na scenę poproszę, ale to też cudowne, to też a propos łączenia różnych światów, różnych obszarów, w których dzieje się zmiana, to tak jak z Anią łączymy tutaj dwa różne etapy edukacyjne, tak z Romanem też staramy się w obszarze tej dydaktyki akademickiej, edukacji szkoły wyższej, dydaktyki szkoły wyższej działać i jak wiecie, Roman prowadzi fantastyczny, wirtualny uniwersytet pedagogiczny, akademicki zacisze od 4 lat, dzięki któremu możemy się uczyć online zawsze, być też w społeczności, bo to chyba nawet jest ważniejsze od tego uczenia się, bycie razem, wspieranie się, sieciowanie,
brak poczucia osamotnienia, bo bardzo często, jeśli chodzi o dydaktykę, to jesteśmy mocno osamotnieni, jeśli to kochamy robić na naszych uczelniach i stąd też bardzo jestem wdzięczna, że profesor Lepert jest, właściwie nie wiem, czy gościem ideatorium, ja bym nazwała go współgospodarzem, bo zobaczycie, będzie i dzisiaj, i jutro tutaj gospodarzył na scenie podczas debat, ale też zgodził się objąć patronatem medialnym i merytorycznym naszą konferencję od tego roku, za co też jestem wdzięczna. Kochani, chciałabym, to już tak słowem wstępu, żeby zakończyć ten wstęp, chciałabym poprosić pana rektora o przywitanie naszych gości w imieniu władz uczelni. Konferencja ideatorium odbywa się pod patronatem jego magnificencji rektora Politechniki Gdańskiej Krzysztofa Wildego. I Januszu, dziękuję, że jesteś z nami. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich uczestników tej wyjątkowej konferencji w imieniu rektora Politechniki Gdańskiej Krzysztofa Wildego, który miał zaplanowany osobisty udział w tej konferencji, no ale wiadomo, jak to z rektorami, jak nie spotkanie z królem Anglii, to z Igą Świątek albo z inną równie ważną osobą, więc ja muszę wystarczyć. Szanowni państwo, po zapoznaniu się z programem tej konferencji szczerze pozazdrościłem tym wszystkim, którzy zarezerwowali sobie wystarczającą ilość czasu, by wziąć w tej konferencji udział od początku do końca. Ja niestety takiej możliwości nie będę miał, ale wykorzystam co do minuty to, co mi pozostało, czyli do godziny 12.00 będę pilnym słuchaczem wszystkich prezentacji. Serdecznie gratuluję pani profesor Joannie Mytnik i jej zespołowi z Centrum Nowoczesnej Dydaktyki tego znakomitego programu. Działalność tego zespołu to jest coś, czym się szczycimy i czym też chętnie dzielimy się z innymi, ale nie tylko dzielimy się, nie tylko dajemy, my również pełnymi garściami czerpiemy z dokonań i doświadczeń innych uczelni i nie tylko uczelni. Proszę państwa, jak przed laty śpiewał zespół Supremes, it's a game of give and take. Prawdopodobnie dziewczyny z Supremes nie śpiewały o ideatorium, to chyba było o miłości, ale tak czy owak pasuje jak ulał. A więc proszę państwa, give and take as much as possible from this unique event. Dziękuję bardzo. A ja bym chciała teraz zaprosić na scenę profesora Romana Leperta, żeby również powitał gości, ponieważ już wcześniej powiedziałam, że jest współgospodarzem tego wydarzenia, więc Romku, wspaniale, jeśli również przywitasz nas tutaj. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, które Joasia, myślę, że możemy w ten sposób, w takiej konwencji właśnie wspólnotowej, które Joasia skierowała pod moim kierunkiem. Ja chciałbym powiedzieć, że inicjatywa, o której Asia tutaj wspomniała, to jest tak zwany czwarty sektor. Mamy pierwszy sektor, który tworzą między innymi uczelnie, w których pracujemy. Mamy drugi, trzeci sektor, w którym często działamy, ale mamy również takie inicjatywy, które wychodzą poza ramy, które są inicjatywami pojedynczych osób, ale okazują się być ważne nie tylko dla osób, które je tworzą. Akademickie zacisze, które utworzyłem 4 lata temu, wzięło się właśnie z takiego myślenia, że warto wyjść poza ramy, warto wyjść poza schematy, warto pomyśleć o poszukiwaniu nowego sposobu docierania z treściami, które są ważne nie tylko dla twórcy danej inicjatywy, do innych osób, które też mogą być nią zainteresowane. Te 4 lata, które mijają od momentu utworzenia akademickiego zacisza, przekonują mnie, że warto to robić, a już niedługo, pod koniec czerwca w Bydgoszczy nastąpi dewirtualizacja Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego, bo odbędzie się wydarzenie pod nazwą Kampus Edukacji, Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny na żywo. Tyle o samej inicjatywie. Jadąc dzisiaj do Gdańska, pomyślałem sobie, że 2 lata temu jeszcze mnie tutaj nie było. W ubiegłym roku Joasia poprosiła mnie o poprowadzenie debaty, która odbyła się w trakcie ideatorium ubiegłorocznego.
W tym roku poprosiła mnie o poprowadzenie dwóch debat. Z niepokojem myślę o tym, co może być w roku kolejnym. Bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj być. Bardzo dziękuję za to, że Akademickie Zacisze może być patronem tego niezwykłego dla dydaktyki akademickiej wydarzenia. Gdańsk dydaktyką akademicką stoi, o czym łatwo się przekonać. No i życzę sobie i nam wszystkim obecnym tutaj, aby to był dobrze wykorzystany czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu rektorowi, bardzo dziękuję panu profesorowi. Ja tu wprawdzie tak oficjalnie, ale rzeczywiście Roman zwrócił uwagę. Słuchajcie, mówimy sobie na ty, to jest od zawsze taka tradycja, że my tu mamy różne stopnie i tytuły, natomiast pamiętajmy, że zdobyliśmy je w ogromnej większości, w dużej liczbie, nie w dyscyplinach związanych z pedagogiką, dydaktyką szkoły wyższej, tak patrzę tu na Anię jedną i drugą, one akurat tak i Roman, ale większość z nas to tak zwani zwykli nauczyciele, zwykłe nauczycielki po różnych kierunkach typu budownictwo czy, teraz muszę coś wymyślić, statystyka. I te stopnie i tytuły jak najbardziej są nasze, ale tutaj jesteśmy wszyscy na idatorium, spotykamy się jako nauczyciele i nauczycielki akademickie, wszyscy jesteśmy równi i dlatego jesteśmy wszyscy studentami tej dyscypliny, tego kierunku, jaką jest nauczanie osób dorosłych, chociaż to dorosłych to z takim przymrużeniem oka, prawie dorosłych, więc też zachęcam, żebyście zaglądali do identyfikatorów, na identyfikatory patrzyli, jak kto ma na imię, zwracali się bezpośrednio, jeśli tylko możecie, przełamujmy niepotrzebne lody. Chciałabym jeszcze, słuchajcie, z takich ciekawostek. W zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, pytałam ilu jest, kto ma na, jakich osób, kobiet i mężczyzn, o jakim imieniu jest najwięcej? Pamiętacie w zeszłym roku kobiet, o jakim imieniu było najwięcej? Był Agnieszka, mamy jakaś inna propozycja? Ania, Justyna, skąd ta Justyna? Dobra. A w tym roku, jak myślicie? Jessica. Słuchaj, w zeszłym roku najwięcej było Joanny. W tym roku również. Pozdrawiamy wszystkie Joanny. Mężczyźni w tym roku zwyciężyli ex aequo Marcinowie oraz Markowie. Pozdrawiamy Marcinów i Marków. Jest was najwięcej. A teraz już to tak z przymrużeniem oka, a teraz tak na serio, słuchajcie, co nas czeka? Roman tu powiedział o tych dwóch debatach, rzeczywiście nam się o 100% powiększyła liczba debat, bo mamy dwie, dzisiaj i jutro, ale fantastyczne tematy z fantastycznymi ekspertkami i ekspertami, po 5 osób w każdej debacie, reprezentujących różne typy uczelni. To jest też niezwykłe, że mamy i co bardzo cieszy, mamy na ideatorium przedstawicieli, te 53 uczelnie to są przedstawiciele uczelni zarówno humanistycznych, jak i technicznych, medycznych, artystycznych, ekonomicznych, więc czerpmy też z tego, z tej uniwersalności i wymieniajmy się wiedzą i doświadczeniem bez względu na profil. Oprócz dwóch debat, w których właśnie te reprezentacje zgodnie z tym profilem uczelni też staraliśmy się dobrać, są oczywiście tam też studentki i studenci w tych panelach eksperckich. Mamy 3 znakomite wykłady otwarcia dzisiaj, które za chwilę się zaczną, w tym jeden studencki, za co jestem bardzo wdzięczna. Po wykładach otwarcia i debacie zaczynają się tradycyjne ideatoryjne wystąpienia, takie a la TEDowe, krótkie 15-minutowe power speech'e. Mamy 20 znakomitych wystąpień przez te 2 dni. To jest petarda, jestem pewna, że będziecie bardzo mocno zainspirowani tym, co się wydarzy. Mamy znakomitą sesję plakatową. Zachęcam was do oglądania w przerwach plakatów w aplikacji, w telefonach macie i w programie i na stronie macie kontakty do autorów, można sieciować, można nawiązywać współpracę, dopytywać, inspirować się. Oprócz plakatów tradycyjnych w tym roku mamy również plakaty wideo i tych plakatów aż 17 się pojawiło. One są wyświetlane, zapętlone na monitorach, które są w kuluarach, także też zachęcam do tego typu plakatów. Słuchajcie, 3 sobie wypisałam, pierwsze z brzegu tytuły, bo niesamowite rzeczy. Sztuczna inteligencja jako twój asystent dydaktyczny, lekcje, lesson learned z 10-tygodniowego kursu dla dydaktyków akademickich. Tu patrzę na Basię, Elenę, które taki plakat przygotowały. Sama pójdę za chwilę go zobaczyć. Wideo, wykorzystywanie muzyki rockowej w dydaktyce.
tu patrzę na Marcina, wiem Marcin, że to ty z Uniwersytetu Łódzkiego, albo jak studenci wykorzystują AI i ChatGPT w dydaktyce akademickiej. Bardzo takie pierwsze trzy z brzegu, mamy ich łącznie prawie 30. Zapraszam was również do sesji plakatowej. Oprócz tego mamy dzisiaj wieczorem świetny wykład na scenie plenerowej na pikniku przed gmachem głównym. Krzysztof Maj będzie mówił o edukacji przez YouTube'a. To jest chyba najbardziej znany influencer, jeśli chodzi o dydaktykę akademicką, bardzo mocno uwielbiany przez młodzież w całej Polsce. Zobaczmy, i nie tylko młodzież, tu patrzę na Anię, my z Anią jesteśmy fankami Krzysztofa, polecamy kanał na YouTubie Krzysztofa, który nie boi się mówić, że król jest nagi. Mówię teraz o obszarze dydaktyki, edukacji i dydaktyki akademickiej, polecam. Więc dzisiaj wieczorem, oprócz tego jeszcze warsztaty, po tym wykładzie warsztaty, i tu patrzę na Rafała, który będzie miał za chwilę wykład, jeden z wykładów otwarcia, dotyczący kultury feedbacku. To jest temat, w który nie umiemy w szkole wyższej ciągle, informacja zwrotna, więc cieszę się bardzo, że ten temat pojawia się wielokrotnie i na wykładach otwarcia, i wieczorem jeszcze na trawie, na warsztatach. Pociągniemy ten wątek dzięki Rafałowi, ale też i plakaty oraz wystąpienia dotyczą również feedbacku, z czego też się bardzo cieszę. Oprócz tego możecie wziąć udział w warsztatach. Po konferencji, jutro po południu są trzy tematy i mogliście się zapisać. Kto jeszcze ma ochotę, można się nadal zapisać. Jednocześnie z warsztatami realizujemy takie pierwsze spotkanie liderów i liderek centrów dydaktycznych z całej Polski. Mamy 26 uczelni zapisanych w tym roku. Ten panel będzie jutro zaraz po zamknięciu konferencji. Siadamy razem w 205 w gmachu głównym i sieciujemy. Patrzymy, co nam w duszy gra, jakie mamy potrzeby. Liczymy się, poznajemy nawzajem i zawiązujemy taką sieć współpracy liderek i liderów centrów, niekoniecznie takich, które istnieją, bo w większości uczelni nie istnieją. Mamy trzy grupy w tym panelu liderskim osób. To są liderki, liderzy centrów, które są usankcjonowane, oficjalnie istniejące, i tych jest bardzo niewiele. Na palcach może jednej ręki można policzyć, może góra dwóch. Natomiast duża grupa to te, które właśnie się tworzą, mają taką jeszcze półformalną strukturę, i trzecia grupa to te centra w marzeniach, czyli nasza oddolna działalność, która sprawia, że za chwilę pewnie będą musiały powstać. Świat się zmienia i nawet te władze tych uczelni, które za tą zmianą gdzieś tam w dydaktyce nie dążają, to i tak to się zadzieje, więc wszyscy są na ten panel zaproszeni. Dobrze, kochani, jeszcze chciałabym powiedzieć dwa słowa o tej liczbie 53 uczelnie. To, co mnie bardzo cieszy, oprócz tego, że mamy różne profile uczelni, to słuchajcie, są z nami przedstawiciele i przedstawicielki bardzo małych szkół, z małych miast. I to mnie cieszy najbardziej, bo wielokrotnie, kiedy jesteśmy w kontakcie, to słyszę takie słowa podziękowania za to, że nauczyciele, nauczycielki tych małych szkół w Lesznie, Ciechanowie mogą uczestniczyć gdzieś tam uczyć się w konferencjach, w programach otwartych, które są online, które oferują duże ośrodki akademickie, więc to teraz taki apel do nas, osób z dużych ośrodków akademickich, gdzie wbrew pozorom nie mamy tak źle. Wszyscy ci, którzy narzekają, że nie jest najlepiej, mogłoby być lepiej w obszarze dydaktyki na mojej uczelni, a jesteście z dużego miasta, z dużego ośrodka akademickiego, słuchajcie, inni mają jeszcze trudniej, jeszcze mniejszy dostęp do wiedzy, do ludzi, możliwości finansowe również mniejsze, i cieszę się bardzo, że to jest też przestrzeń, gdzie możemy wszyscy bez względu na warunki ekonomiczne czy na wielkość miasta, wielkość uczelni też być razem. To mnie też bardzo, bardzo cieszy. Kochani, sprawdzę teraz czas, bo nie mam zegarka jak zawsze, ale mam telefon. Mamy teraz chwilę na taką małą integrację. Chciałabym, żebyście, zanim zaczniemy trzy znakomite wykłady otwarcia, tak sobie spoglądam na Tomka, bo będzie otwierał te wykłady otwarcia i nie mogę już się doczekać. Słuchajcie, chciałabym, żebyście teraz, tak jak siedzicie, bez specjalnego przesiadania się, ale pracując ciałem, spróbowali obrócić się do osób wokół i stworzyć takie 3, 4, 5, może 6 osobowe zespoły. Poczekajcie, jeszcze nie róbcie nic. I będą trzy minutki takie krótkie na przedyskutowanie. Jesteście kolegium rektorskim swojej uczelni. Proszę, pomyślcie, zróbcie listę. Już się śmiejecie, słuchaj, mamy wpływ. Jesteście kolegiami rektorskimi, możecie na swoich uczelniach wprowadzić jakieś zmiany. Spiszcie, jakie byłyby to te pierwsze zmiany, kilka pierwszych zmian, które niekoniecznie w obszarze dydaktyki akademickiej, skupmy się na tym, ale być może co innego wam przyjdzie do głowy, może czterodniowy system pracy. Możecie
Myślmy szeroko, tak żeby to wszystko miało sens. Słuchajcie, czas start, 3 minutki, spróbujcie odnaleźć się w małych grupach i spisujcie sobie na jakiejś kartce pomysły. Króciutko hasłowo, dobra? Króciutko hasłowo. Granty dydaktyczne potrzebujemy. Potrzebujemy tutoringu na naszych szkołach, w naszych szkołach. Potrzebujemy etatów dydaktycznych, potrzebujemy retrospekcji, to ciekawe, szkolenia i subskrypcje AI. Rozumiem, że jakichś aplikacji. Dobra. Zniżka pensum. Mini-ideatorium. Mini-ideatorium możecie robić bez bycia rektorami, kochani. Robimy. Duża stołówka, potrzebujemy jeść. Docenianie dydaktyki. Mniejsze grupy studenckie, tu mamy o 10-osobowych mowa. Lepsze integrowanie. To, słuchajcie, jest coś po naszej stronie, to można robić oddolnie. Rozwój dydaktyczny. Jeden dzień w tygodniu na rozwój, bardzo ciekawe. Zajęcia nagrywane. Spotkania nauczycieli, teaching cafe, elastyczne programy, oceny okresowe, rozumiem, że jakaś zmiana, nagrody dydaktyczne, pewnie tam, gdzie ich nie ma, rozumiem, że taka jest potrzeba. Raporty po ankietyzacji, czyli informacji zwrotnej potrzebujemy po ankietyzacji. Zajęcia mniej formalne, to zależy od nas, nie? Dobra. Docenianie dydaktyki, kąciki kawowe, basen, super, słuchajcie, potrzebujemy basenu, żeby było nam lepiej, ciekawe. Trzymajcie sobie te zapiski, jeszcze do nich wrócimy, to tak było na rozgrzewkę, żeby otworzyć sobie głowę, żeby sobie otworzyć głowę na takie myślenie szeroko, będziemy starać się szukać rozwiązań, a tymczasem na razie, zaczynamy, słuchajcie, panel wykładów otwarcia.